ja jestem Ani, witam wszystkie karaty i też inne k-popowe fandomy ponownie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj będę dla Was testować maseczkę do twarzy, maseczkę w płachcie, dokładnie Global Eco Sheet Mask z firmy DSM, z którą to firmą Seventeen ma kolaborację, ale niestety na tej płachcie nie jest zadrukowany żaden z członków Seventeen. Także, żeby nie było nudno, żebym nie testowała zwykłej maseczki w płachcie, to do tego filmiku jeszcze dokładam unboxing najnowszej płyty Seventeen, You Make My Dawn w wersji Dawn, która ostatnio dołączyła do mojej kolekcji, jeżeli oglądaliście nasz ostatni filmik z unboxingiem z strony K-Town For You. Ale zanim do tego przejdziemy, muszę Wam opowiedzieć historię tych maseczek, ponieważ jest dość ciekawa i dlatego też nagrywam ten film, ponieważ bardzo chciałam te maseczki przetestować, również z tego względu, że na opakowaniu jest Seventeen, ale to bardziej ze względu tego, że jestem wielką fanką Seventeen, jak dobrze wiecie, ale mam bardzo zabawną historię z naszego powrotu z Korei związaną z tymi maseczkami. Na tych głównych ulicach turystycznych w Korei możecie znaleźć mnóstwo sklepów z kosmetykami, z naprawdę wszystkimi kosmetykami wszystkich koreańskich firm, o których sobie tylko pomyślicie, czy właśnie DSM, czy Tony Moly, Holika Holika, Misha, Etude House. Wszystko w naprawdę dużych ilościach. I przechodząc obok tych sklepów, wszyscy pracownicy chcą Was jakoś zachęcić, żebyście weszli akurat do ich sklepu. I istnieje tam naprawdę wiele promocji również dla obcokrajowców, na przykład 2 plus 2, 2 plus 1 i różne gratisy. I jednym z takich gratisów są właśnie maseczki. I nam się zdarzyło wiele takich sytuacji, że pracownik danego sklepu stał właśnie przed lokalem, jeszcze na chodniku, na tej ulicy i rozdawał właśnie darmowe maseczki. I dostałyśmy naprawdę wiele maseczek w płachcie całkowicie za darmo, tylko dlatego, że wyszło się do danego sklepu. Po prostu pracownik dawał nam maseczkę i zachęcał do tego, żebyśmy weszły, zapewniając, że nic nie musimy kupować, ta maseczka jest dla nas i po prostu mamy wejść i się rozejrzeć. I czasem kupiłyśmy kilka rzeczy w takich sklepach, czasem nie, ale maseczka nadal zostawała. I w przypadku DSM zdarzyło się to bardzo kilka razy, ponieważ natrafiłyśmy na naprawdę dużo sklepów DSM. One były oddzielone od siebie naprawdę, moim zdaniem, jak teraz pamiętam, dość małymi odległościami i na jednej ulicy były może trzy lokale DSM, ponieważ później szukałam jednej rzeczy z Seventeen i niestety w żadnym DSM jej nie znalazłam, ale to nie jest ważne. Przechodziłyśmy obok tego DSM kilka razy i kilka razy pan nam proponował albo maseczkę ze ślimaka, albo właśnie tę maseczkę Seventeen, dokładnie tę maseczkę Seventeen. I wyciągał tę maseczkę Seventeen w moją stronę, ja ją brałam, a on nagle zamieniał ją na maseczkę ze ślimaka. I przyznam Wam się szczerze, że ogólnie na tych ulicach byłyśmy dość często, bo jak już wspominałam, to są ulice turystyczne i te maseczki cały czas tam dawali, szczególnie właśnie obcokrajowcom, żeby zachęcić ich do wejścia, do kupienia czegoś w tym sklepie. I raz zdarzyło mi się przejść obok DSM specjalnie, żeby tylko dostać tam maseczkę Seventeen. I zgadnijcie co? Dostałam maseczkę ze ślimaka. I jak już wspomniałam, jestem wielką fanką Seventeen i widziałam cały czas te maseczki, cały czas te darmowe maseczki leżały tam. Ja je bardzo chciałam, co nie zmienia faktu, że właśnie w Korei nigdy nie udało mi się jej dostać, przynajmniej za darmo, a do kupienia były tylko i wyłącznie w takich wielkich pakach, których ja wtedy nie potrzebowałam i uznałam po prostu, że to będzie zabawna historia i że tą maseczkę przetestuję sobie kiedyś indziej, bo nie chciałam kupować całego 10-paku czy nawet 20-paku tych maseczek. Więc teraz mam te maseczki nie z Korei, ale ze strony K-Popomo, czyli po prostu można je dostać w internecie. I w jednej takiej paczce doszło do mnie 7 maseczek Seventeen, czyli już dla mnie dość sporo, ponieważ ja mam naprawdę bardzo sporą kolekcję maseczek do twarzy, ale nie używam ich aż tak często, żeby kupować 10-paki, a to w Korei było dość nagminne i dopiero pod sam koniec naszej podróży zainwestowałam w maseczki każdego rodzaju z tego co pamiętam, Etude House i chyba jeszcze jednej firmy, ale nie pamiętam jakiej, gdzie w jednym sklepie znalazłam je po prostu na sztuki, bo wszędzie indziej były pakowane po 10, po 20, po 15, a ja uznałam, że nie potrzebuję aż tylu i to nie potrzebuję aż tylu jednego rodzaju. Także powybierałam po jednej z każdego rodzaju, a nie kupiłam 10 identycznych i to po prostu był mój wybór, bo nie chciałam mieć takich samych. Ale przejdźmy może do działania tej maseczki i pokażę Wam najpierw opakowanie. Tak wygląda maska z bliska, tutaj jest oczywiście całe Seventeen DSM i z tyłu jest mała taka obrazkowa instrukcja,
dość sporo koreańskich napisów i tutaj na szczęście jest opis po angielsku. Ta maska zawiera ekstrakt z aloesu, który ma wygładzać naszą podrażoną skórę i zapewniać naszej zmęczonej skórze zasłużony odpoczynek. Więc jest to maska aloesowa i pod spodem znajduje się taka krótka instrukcja, ale wydaje mi się, że używanie maski w płachcie nie powinno być jakoś wybitnie skomplikowane. Czyli punkt pierwszy. Po umyciu twarzy tidy up skin texture, co oznacza dosłownie posprzątaj teksturę swojej twarzy, co może oznaczać usunięcie z twarzy tego martwego naskórka. Drugi punkt to otwórz saszetkę, wyjmij z niej płachtę i umieść na całej twarzy, dopasowując oczywiście te otwory na oczy i usta. I punkt trzeci, czyli ostatni, po 20-30 minutach zdejmij maskę z twarzy i delikatnie wklep pozostałą esencję w skórę, by pomóc jej się wchłonąć. Więc ja teraz znikam na sekundę i zmyję to z twarzy. Skórę mam już oczyszczoną, także mogę przejść do otwierania maseczki. Opowiem wam o efektach później. I myślę, że to będzie właśnie taka po prostu zwykła maseczka w pakcie, ale ważne jest działanie, bo jedna maseczka na pewno działa lepiej od drugiej. Także wyjęłam tą płachtę. Bardzo dobrze się dopasowuje, bo czasem w maseczkach w płachcie miałam tak, że w ogóle oczy, nos i usta nie były do dopasowania i gdzieś miałam po prostu wielkie dziury. A to jest całkiem spoko. Więc ułożyłam włosy tak jak zawsze i wyglądam podobnie, prawda? To wiele nie zmieniło i to jest takie normalne, że testuję maseczkę w ten sposób. A jeszcze bardziej normalne jest to, że dla mnie to jest raz 20-30 minut oczekiwania w maseczce i w tym czasie będę robić dla was unboxing płyty i teraz wam jej nie pokażę, ponieważ całe ręce mam lepkie w tej esencji, ale będę dla was robić unboxing płyty najnowszej płyty Seventeen z piosenką Home. Jest to płyta You Make My Dawn wersji Dawn, także widzimy się za chwilę z trochę innym kadrem i mam nadzieję, że będę mogła do was mówić normalnie. Uwolniłam album z folii i pora go otworzyć, także tak wygląda okładka z jednej strony, z drugiej. Nie byłam tym razem pewna w ogóle, jaką chcę wersję, więc wzięłam po prostu taką, której sesja na Instagramie Seventeen podobała mi się najbardziej, ale pewnie prędzej czy później zaopatrzę się we wszystkie wersje, także uwaga. I okładka trafiła mi się z Jonghanem, z czego bardzo się cieszę, ponieważ jedno ze zdjęć, które podobały mi się najbardziej, były właśnie Jonghana i ona jest taka trójwymiarowa, śliczna. Byłabym zadowolona z każdego członka, ponieważ ta sesja naprawdę mi się spodobała. Tu jest oczywiście płyta. Wygląda ona tak. To jest oczywiście okładka wymyjalna, można ją stąd wyjąć. Ale jest cudowna. I przechodzimy do dalszej części. I to jest lyrics book. Wszystkie piosenki. I moją ulubioną piosenką z tego albumu jest, co chyba nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, Krzy, czyli piosenka Performance Unitu i ja uwielbiam wszystkie, dosłownie wszystkie piosenki Performance Unitu i to jest chyba zawsze moja ulubiona piosenka z całego albumu. I oczywiście najważniejsze, czyli photobook Seventeen, szósty mini album. To jest bardzo ładne, takie wypukłe. Nie pamiętam, czy w tej poprzedniej wersji You Make My Day było tak samo. Wcześniej chyba powiedziałam, że to jest wersja Dawn, a tutaj chyba to jest wersja Before Dawn, także mój błąd, musicie mi to wybaczyć. I to jest taki granatowo-liliowy album. I zaczynamy. Photobook. I ta sesja bardzo mnie tak, bardzo mi się spodobała, ponieważ jakby jest trochę inna. Te telewizory są takie oryginalne, że tak to ujmę, i bardzo mi się to spodobało. Chociaż bardzo mocno się zastanawiałam, czy nie wziąć tej brązowej wersji, ale ta na pierwszy taki rzut oka spodobała mi się po prostu bardziej. I tutaj są właśnie te telewizory, w nich jest chyba fragment teledysku, jakaś ręka i jakieś okno, tak mi się wydaje. Naprawdę bardzo intrygujące. I to jest cały Seventeen. Wow, tych zdjęć nie widziałam. I już chyba się utwierdzam w przekonaniu, że to był dobry wybór, jeżeli chodzi o album. To jest cudowne zdjęcie. Cudowne zdjęcie z Kupsa.
Tutaj już ta wersja z telewizorami. Całkiem sporo zdjęć jak na jednego członka. To jest też genialne zdjęcie, takie bardzo artystyczne z cieniem. I dalej. Chyba najbardziej mi się spodobają ta sesja właśnie w tej wersji, takiej lekko fioletowej. Te ręce mnie naprawdę intrygują. Wow. Z każdym zdjęciem tego typu jestem coraz bardziej pod wrażeniem. To jest chyba na razie mój ulubiony fotobook, jeżeli chodzi o Seventeen. Myślałam, że to się nie zdarzy. Że nic nie przebije po prostu Direct Cut. Tutaj jest Jun. Wow, ja jestem w szoku. Dobra, nie będę się zachwycać każdym zdjęciem. Żeby unboxing tego fotobooka nie trwał za długo, ale... Aż mi maseczka chyba szybciej wyschnie na tej twarzy, oglądając te zdjęcia. Hoshi... Nie, to jest genialne zdjęcie. To jest cudowne zdjęcie. Mówię o tym. Jest po prostu genialne. I Hoshi trochę nie wygląda jak Hoshi, tak szczerze powiedziawszy, ale jest cudowne. Wow. Jestem zakochana w tych zdjęciach. Wonu. Piękne są te zdjęcia. Po prostu cudowne. Ja mam wrażenie, że cudowne powtórzyłam już któryś raz w tym unboxingu, ale to jest prawda i okej. Mam karty i odłożę je na bok. Później sobie je obejrzę. I tutaj jest zdjęcie Woozy'ego. Już się tak podekscytowałam tymi kartami, że nie mogę się skupić i już nawet nie wiem, na jakiego członka patrzę. Także dalej. Chciałam przed tymi kartami, trochę mnie zaskoczyły. Chciałam powiedzieć, że to jest ten fotobook z serii tych, które w SM w fotobookach bardzo często się rozklejają. Mam nadzieję, że ten się nie rozklei. Na razie się nie zapowiada, ponieważ fotobooki EXO, które mam już, albo NCT w tym momencie już by się rozkleiły. Ten się jeszcze trzyma. Ale ja bardzo często fotobooki oglądam, także będę o ten konkretny dbać. Bardziej niż o inne. Tutaj mamy V8 i Mingyu. Wow, cudowne są te zdjęcia. Strasznie mi się podobają efekty świetlne na tych zdjęciach. Takie fioletowo-granatowe, cudowne są. I to zdjęcie Mingyu. Ten rozświetlacz tutaj jest genialny. Dobra, Mingyu chyba wygrywa tego fotobooka, tak szczerze jak patrzę te zdjęcia. Więc zobaczymy, co jest tu. Jego twarz naprawdę wygrywa tego fotobooka. Trochę dziwnie zabrzmi, ale... Członkowie Seventeen się nie kończą. Tutaj mamy DK. Też bardzo ładne zdjęcia. Te są bardzo ładne. To też mi się podoba. I tutaj jest Seungwan. Niebieskie włosy. Tutaj też mam niebieskie włosy? Tu mniej wyglądają na niebieskie. Tutaj... Bardzo podoba mi się ta wersja Vernon. Naprawdę tak czasami przy niektórych członkach mam wrażenie, że nie do końca wyglądają jak oni i przy Vernonie mam to samo. Jakby mi ktoś pokazał to zdjęcie, to moją pierwszą myślą nie byłby Vernon. Ale to zdjęcie też mi się bardzo podoba. I tutaj kolejne. I chyba został nam tylko Dino. Tak, zostało tylko Maknae. Wow, ja kocham ten fotobook, naprawdę mój ulubiony fotobook Seventeen. I Dino dostał jedno inne zdjęcie niż wszystkie inne, jeżeli dobrze mi się wydaje. I fotobook mi się skończył, więc uwaga, zobaczymy, jakie trafiły mi się karty. I tutaj jest jeszcze taka karta, nie, to jest mini zakładka. Nie wiem właściwie, jak to nazwać. Jakby zamienna okładka do tego. Chyba to można tutaj wsadzić. Akurat to robię teraz do góry nogami, ale tak mi się wydaje, że to jest taka zamienna okładka. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Także to jeżeli chodzi o to. I przejdźmy do kart. I pierwszą rzeczą jest taka naklejka z nazwą albumu You Make My Dawn. I w tym takich kolorach akurat tej wersji. I przejdźmy do kart. Pierwszą moją kartą jest D8! Wow! Słodka ta karta. Naprawdę urocza.
Chociaż to selfie jest takie trochę mało kontrastowe, trochę takie wyprane, ma dziwne dosyć kolory, ale bardzo mi się podoba to zdjęcie. Także to jest moja pierwsza karta. I uwaga, uwaga, kto się trafi w drugiej? Uzi! Nie jestem w ogóle zaskoczona. Ani trochę zaskoczona, ponieważ Uzi trafia mi się w każdym albumie Seventeen i mam do niego ogromne szczęście, że tak tłumaczę. A LDX trafił mi się tylko raz na wspólnej karcie z Junem, także obu już ich kiedyś miałam. W ogóle nie jestem zaskoczona, naprawdę, ale ta wersja albumu bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Także tak wygląda mój zestaw. A ja do was wracam z opinią o maseczce. Naprawdę rozbawiło mnie to, że w każdym albumie Seventeen trafia mi się albo Sing One, albo Uzi, albo oboje naraz. Ale pora w końcu zdjąć tą maseczkę. Jest prawie sucha. Teraz zgodnie z instrukcją trzeba pozostałość wyklepać. I chyba naprawdę po żadnej maseczce wcześniej nie miałam tak zimnej i mokrej skóry jak teraz. Jeżeli chodzi o te najgorsze partie tutaj, które sprawiają mi problem, to są wygładzone i nie są takie szorstkie jak zazwyczaj. I wydaje mi się, że w kamerze ona wygląda na taką bardzo rozświetloną, taką, wiecie, świecącą, w sensie zdrowo wyglądającą. Także efekt taki od razu mi się podoba i myślę, że jakbym chciała nałożyć na to makijaż, to też by świetnie się trzymał. I na pewno dało mi takie poczucie świeżości, nie wiem jak to do końca ująć, po prostu tego, że moja skóra troszeczkę odżyła. Ale jeżeli chodzi o Seventeen i o firmę The Sam, to mam jeszcze taką jedną rzecz zakupioną w Korei i to jest krem SPF 50+. Ja tego używałam, to jest określane jako sun cream, tone up sun cream, czyli taki krem przeciwsłoneczny, który ma korygować kolory cery albo właśnie ujednolicać kolory cery. Ja go używałam jako bazę pod makijaż przez całe lato, widać trochę zużycie, i to jest krem z Junem i właśnie tego szukałam w Korei w kilku sklepach The Sam i to jest rzecz, której używałam naprawdę całe lato i bardzo wam to polecam, to jest genialne i to jest też w normalnej wersji bez Seventeen, ale ten krem bardzo mi się sprawdził i ja firmę The Sam ogólnie uwielbiam. Moim zdaniem każda maseczka w pachcie daje jakiś efekt lepszy lub gorszy. Dlatego chciałam wam ten filmik trochę urozmaicić unboxingiem nowej płyty Seventeen, która akurat niedawno do mnie przyszła. Jeżeli byście byli zainteresowani kupnem tej maseczki tam, gdzie ja ją kupiłam, to oczywiście link będziecie mieli w opisie i link do albumu też będziecie mieli w opisie, jeżeli jesteście zainteresowani. A ja mam nadzieję, że spodobał wam się ten film, że nie przeraża was moja skóra bez makijażu, bo mnie trochę przeraża i zdecydowanie nie jestem przyzwyczajona do nagrywania tak bare face, że tak to ujmę, i dobrze, że się nie widzę z tej odległości w kamerze, bo pewnie bym uznała, że od razu nie ma co tego filmu montować, ale mam nadzieję, że wam się podobało i że lubicie testy w maseczek w moim wykonaniu, bo to już jest drugi taki test maseczki w moim wykonaniu na tym kanale, także dajcie kciuka w górę za odwagę albo jeżeli wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, bo bardzo chcemy dobić niedługo, albo w ogóle kiedyś chciałybyśmy dobić do 50 000 subskrypcji. Ja się z wami żegnam i do następnego filmiku.